Jest. A o, pan Kruchowicz i stary weteran, partyzan. Tak. Naprawdę? Tak. Tam, co ten samochód szary stoi, tam pomnik Piłsudskiego stał. Tak? Tak, a u tego ojciec wziął Stalińca, wytknął w dół z kamieniołomów, zasypał tu. Poważnie mówię. Tutaj gdzieś, tak? Tak, jak ten samochód szary stoi. Tam, gdzie ten pies sra, teraz nie. Nie, tam dalej. Szary samochód. Ten szary samochód. Tam stał pomnik. Pomnik Piłsudskiego. I tam jest ziemi zakopana. Pomnik Piłsudskiego tam w ziemi, tak? Z brązu. Z brązu. Ja nie wiem, z czego był. To ja nie wiem z czego, ale wiem, że tam był pomnik Piłsudskiego. I u tego ojciec zasypał ten pomnik, postawił sobie księgarnię. Ta się księgarnia waliła, pan Dziura, nasz burmistrz, dał mu budynek taki za ten budynek, który się wali. To tutaj, gdzie ta księgarnia jest, tak? Tak, tak. Jak? Ale nie. To dostał za tamte księgarnie stare, co się waliła. Dostał ten budynek. A proszę powiedzieć, jak to kiedyś wyglądało ten Józefów? Tutaj, gdzie te płyty teraz leżą, to... Park był fajny, lejki były. Park był, tak? Wie pan, kiedyś, za młodych dziesięcych lat, tu Mistrzostwa Świata się w niedzielę odbywali. Tutaj. Piłkę nożną. A w poniedziałek targ. Tu królami handlowali, tam koniami. Ojej. I tutaj był park, tak? No, ale pierwszy był i stadion. Mistrzostwa Świata się odbywali. Potem nastał papiernik, zrobili plac, park. No. Drzewkami ładnie uprzedzone, a teraz nastała PO i PSL, zrobili lotnisko. A, lotnisko, no. No, co to jest? Lotnisko, no, jak lotnisko. To, czyli co, tutaj PO-PSL rządzi, tak? Tak. No. PSL-u jest burmistrz, a z PO przewodniczący. I wszystko jasne. No i wszystko jasne. To będzie kręcić mogę. Tak. A jeszcze Zupało bił, bo to Zumowiec. Burmistrz? Tak. Że burmistrz Zumowiec spało. Zupało bił, kurwa, w stanie wojennym. Naprawdę? Naprawdę, się pytać każdego, to każdy wie. No, to Zumowiec był. Czyli co, dawny Zumowiec został burmistrzem Józefowa. Tak. O, zapytaj się, kogo chcesz pan. Pytaj się panu, o kogo chcesz. Zomo był. O, pytaj się pan, czy w Zomo nie był burmistrz. I to co się spytać na tym, no. Kurwa, zaraz powiem. Na Ursusie. No. Taką tarczą chodził, taka pała, jak ile warszawiaków by tu. Burmistrz Józefowa, tak? Tak. A jak on się nazywa? Jak jego nazwisko? Jak takiego zrobisz dobry sektor, wie. Dziura! Dziura, kurwa! Dobra, dzięki serdeczne, do widzenia, dzięki. Kurka, a dziura dziurze będzie czy nie? No! Czyli... Słuchaj pan, a jak zrobisz dziurę małe w dziurze duże? Czyli, nie wiesz jak. Czyli reasumując, burmistrz dawny Zumowiec. A, no to rzucił się dwa lata odpierdolił. Chociaż poza pomogą miał dziurę. No ja tam pierdolę, kuchuję mi lata. A jak zrobisz dziurę w duży, małe dziurę? No nie wiem. A jak robisz żonę, by pieprzy się, a córeczka będzie, mała dziurka jest, mała dziurka. Dobra, dzięki serdeczne, do widzenia. Czekaj jeszcze czas. Powiem pan. No. A do jakich państw Kwitka należy? Nie do wiem, trzech. Nie, cicho. Ale numer. Oj. Tak. Ale numer. Burmistrz Józefowa, dawny Zomowiec. Ludzi bił tutaj i w Warszawie. No to ładnie. Okej. Okay. Właśnie. Niewiarygodna,
a jednak prawdziwe. Myślę, że warto by było... Cóż, odwrócę kamerę. Myślę, że warto by było sprawdzić ten wątek, o którym tutaj ci panowie mówili odnośnie pomnika Piłsudskiego oraz według ich oświadczeń, że burmistrz to dawny zomowiec, który bił ludzi nie tylko tutaj, ale gdzieś tam w Warszawie, w Ursusie. Na ile w tym prawdę, nie wiem, będziemy patrzeć się tutaj temu dopytywać, aczkolwiek myślę, że jest to bardzo ciekawy, wątek, któremu by było warto poświęcić więcej uwagi. Teraz tak, tutaj ten plac, to jest właśnie to miejsce, o którym mówcy mówili wcześniej, tutaj mieszkańcy Józefowa, którzy twierdzili, że tutaj właśnie był ten dawny pomnik Piłsudskiego, który został tutaj gdzieś czy zakopany, no, czy on tutaj jest w ogóle, a ponoć pomnik z brązu. Może i faktycznie tutaj jak to autko stoi, gdzieś on tutaj jest może zakopany, a jak nie, to przyniesiony. Jaka jest historia tego pomnika? Będziemy patrzeć. W każdym razie też jest ciekawy tutaj wątek księgarni, która gdzieś kiedyś tu była, tam została gdzieś tam wyniesiona, przeniesiona, zamieniona. Będziemy się temu przyglądać. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, To jest jeden taki z tematów tabu tutaj Józefowa. Zobaczymy. Myślę, że warto tutaj było przyjechać, no ale chyba takim ciekawszym tematem to jest właśnie Najciekawszym tematem jest już. Zaraz. Dobra, trzeba kończyć. Dobra, kończę nagranie. Myślę, że jednym najciekawszym tematem to jest właśnie tutaj też i ten wątek burmistrza, który według oświadczeń tutaj mówców był zomowcem, który bił ludzi. Gdzieś ponoć zarówno tu, jak i gdzieś tam koło Warszawy w Ursusie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kochani, dziać się będzie tutaj dużo. Cześć.